Dzień dobry, z tej strony Marcel Rożek. Ile ma pan wzrostu? 2,22 cm. Idziemy na grzyby? Możemy iść. To idziemy. Kurde, nic tutaj nie ma. A u ciebie jak tam? Ty, no u mnie też nic nie ma. Dzień dobry, nazywam się Maciek Erema, mam 132 cm wzrostu i jestem tak, tylko trochę niższy od Marcela. Zacznijmy od tego, jakie są najfajniejsze rzeczy związane z tym nietypowym wzrostem? Najfajniejsze rzeczy, kurde, co to by... Ja się mogę wszędzie wcisnąć, o. To jest jedna z fajnych rzeczy. Czy jest coś jeszcze? Mało miejsca zajmuje na łóżku, o. To są dwie fajne rzeczy. Czyli można nocować zawsze u kogoś po imprezie? No takich mnie na tym łóżku, to by się tu z 8 zmieściło, tak myślę. A co jest najfajniejsze w wysokim wzroście? W wysokim wzroście? Myślę, że śmiało mógłbym powiedzieć, na pewno jakieś podawanie rzeczy z górnych półek. Widać zawsze wszystko w tłumie na przykład? Tak, no na pewno na koncertach jest też to fajnie widoczne, że ludzie nawet nieraz prosili mnie, żebym brał ich na barana, nie? Żeby wszystko ze sceny widzieli, to też jest na pewno coś ciekawego i coś innego, nie? A z czym jest związany ten wysoki wzrost? Czy to jest po prostu odziedziczone po rodzicach, czy to jest odziedziczone z jakąś chorobą na przykład? No to niestety jest, no to jest skutek choroby, nie? Ponieważ mam rzadką chorobę, czyli tak zwany zespół Marfana. To jest choroba genetyczna, którą odziedziczyłem po moim ojcu. Ojciec niestety już 12 lat, jakby nie patrzeć, nie żyje. No i jest to na pewno związane z tą chorobą, tak, że gdzieś jednak ten wysoki wzrost powoduje to, że no osoby z tą moją chorobą mają taki niestety nietypowy wzrost, nietypowe objawy tej choroby, które no niestety ja mam, nie? No na pewno muszę być cały czas podstawą opieką i podstawowym okiem kardiologa, nie? Osoby odpowiadającej za moje serducho, nie? A jak to jest w przypadku pana? Mój wzrost wiązuje się z choroby, jaką jest achondroplazja. Krótko mówiąc, facetowi po 35 roku życia zmienia się taki jeden gen w organizmie i jest jakaś większa szansa na to, by się urodzić z tą chorobą. No i akurat tak se na mnie wypadło, że sobie mam 132 cm wzrostu i se żyję. I tam ja na szczęście nie mam żadnych dolegliwości ani nic, więc dla mnie to tylko lepiej. A co jest największą wadą takiego wzrostu? Ciuchy, bo nie mogę mieć wszystkich ciuchów takie, jakie bym chciał. Muszę się grzebać po różnych stronach albo chodzić 5 godzin po sklepie. No, gdybym miał tak chociaż 20 cm więcej, to byłoby o wiele łatwiej. No tak samo najbardziej te ciuchy, nie? Ja zwłaszcza z długimi spodniami, to jest dla mnie tragedia znaleźć jakiekolwiek spodnie. Nie mówię tutaj o dresach, chodzi mi nawet o jakieś zwykłe dżinsy, nie? Nawet na wymiar, żeby zrobić, no to też trzeba liczyć się z większą ceną i z większą ilością materiałów, żeby zrobić takie spodnie, nie? To jest też, no mówię, no to jest taka największa bolączka wysokiego wzrostu. Samo to, że trzeba się gdzieś schylać w futrynach, w drzwiach, tak? No i to, że strasznie przykuwam uwagę ludzi, nie? To też jest dla mnie strasznie irytujące i denerwujące. Nie we wszystkich, ale w większości przypadkach. Reakcje ludzi są różne. Jakie najczęściej pan spotyka? No jeżeli ktoś idzie, powiedzmy, wraca z tak zwanej przysłowiowej imprezy, no i jest delikatnie podpity, no to reakcje są, bywają naprawdę różnawe, nie? Po na przykład jakieś komentarze chamskie, po komentarze też mega, mega w porządku, czyli że ludzie podejdą, zapytają się na nas wzrostu, czy można sobie zrobić z tobą zdjęcie. I to nie ma reguły, nie ma zasady, jeśli chodzi o wiek, nie? Są to osoby, mogą mieć lat 18, 14, a mogą mieć na przykład 40, 60. Pan również spotyka się z takimi niewybrednymi komentarzami? Kurde, zdarzają się, ale to ja już jestem do tego przyzwyczajony. No jeżeli ktoś rozmawia normalnie, to mogę z nim pogadać, ale jak ktoś ma jakieś głupie komentarze, to niepotrzebne mi to. Nie potrzebuję sobie tym zaprzątać głowy. Thank you.
Jak dawno panowie mieszkacie razem? Kurde, wydaje mi się, że to jakoś z pół roku będzie. Póki co jest dobrze, nie narzekamy chyba, nie? Z pół roku jest, no. Gdzieś będzie. Pomagacie sobie w ten sposób? Kurde, no co jak mucha jest do zabicia na suficie, to Marcel zabije. Jak Marcelowi coś spadnie pod meble ściankę, to ja podniosę, bo po co on ma się czołgać tu po podłodze, nie? To, no da się pomagać ze sobą, czy na przykład jak w kuchni stoi coś wysoko, no to też Marcel bez problemu sięgnie, nie? Ja musiałbym się wspinać i wspinać jeszcze, kto wie, czy bym szafek nie zerwał. No nie, na samej górze. Marcel! No? Chodź tu, bo tu problem jest. Lekki, mały, ale wysoki jednak. Co się dzieje? Śmietana do zupy. Tam jest. O, super. Dziękuję ci bardzo. Nie ma problemu. Prywatnie moje hobby, no tak najbardziej, no to sporty walki. To jest najlepsze, co może być. Czy to jest taka forma odstresowania? Też na pewno wyładowania emocji, ale no, no idzie się wyładować. Jak się poćwiczy tą godzinę czy półtorej godziny, no to jest niezły zastrzyk tej dopaminy i naprawdę potem, czy to wieczór może fajnie wyglądać, nie? Tutaj znajduje się puchar z gali, w której brałem udział. Tam też właśnie walczyłem z jednym niskorosłym. To było prawie rok temu w październiku. Tak, w październiku. No i los tak chciał, że akurat udało mi się wygrać swoją walkę. Co prawda po trzyrundowej batalii, ale udało mi się. Tutaj jeszcze są rękawice też z tej walki. Szczęśliwe rękawice. Tak jest, szczęśliwe rękawice. Jeszcze została taśma z narożnika. Miałem jeszcze gdzieś bandaże, które miałem na ręku, ale gdzieś się zapodziały. No jest taki pucharek, można pić z niego sok. Sprawdza się, tylko trochę przeciekał, ale ogólnie jest dobrze. A czy pan ma jakąś dyscyplinę sportową, z którą jest pan związany? No to na pewno gdzieś ta koszykówka, nie? Troszeczkę już przegrałem w tego kosza, niestety no, potoczyło się tak, jak się potoczyło, musiałem zakończyć grę. No, myślę, że na pewno gdzieś stanie pod tym koszem i te dobijanie tych ewentualnie piłek, które gdzieś człowiek dostawał, no, to było stosunkowo łatwo, nie? No, i, no, też było takie wow, nie? Jak ktoś widział z przeciwników, że wchodzi taki dwumetrowiec, ponad dwumetrowiec i to wysoko. Nieważne, czy widzieli jak gram, czy nie widzieli jak gram, no to zawsze było takie, że patrzyli z niedowierzaniem, nie? No niestety, no, trenować nie trenuję, ale na pewno gdzieś sobie ze znajomymi na Orlik potrafię pochodzić i sobie gdzieś tam piłkę tam jednak z nimi tyle czasu pospędzać i z nimi porzucać, nie? Więc myślę, że to też jest na pewno spoko forma spędzania jakiegoś tam wolnego czasu, nie? A macie jakieś wspólne hobby albo swój własny rytuał? Hobby? Na spacery lubię wychodzić. Siema Maciek, co robisz? Siemanko, jadę właśnie do Żrafa, co tam? Nic, przyszedłem do odwiedziny do ciebie. No to chcesz, to wskakuj, dawaj ze mną. No to lecimy, dawaj. O, siema Maciek! Na ostatnim TikToku naszym mamy 31 tysięcy wyświetleń, więc jakoś to tam idzie. No jest w porządku. Czyli wy byście chcieli zobaczyć naszego TikToka, to możecie wbić 132, podłoga 2, 22. Zapraszamy. I pozdrawiamy. Myślę, że dużo ciekawych rzeczy się tam dzieje. Bardzo... W bardzo prześmiewczy sposób i śmieszny jest pokazana nasza różnica wzrostu, więc jeśli byście chcieli się pośmiać, to zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak powiedziałem, Nick, to są nasze dwa wzrosty, czyli mój 132 i mój 222. Dokładnie. Także co? Zapraszamy wszystkich, jak chcecie oglądać. Kurde, no ile można stać na tych pasach? Przechodź rzecz! Robisz, baranie.